Cześć, witajcie, jestem Stuart, gram dalej w Resident Evil 2. Schodzimy sobie do podziemi. Ostatnio otworzyliśmy tutaj jakieś tajne przejście. No więc idziemy niżej. Tutaj mamy przycisk. Jakaś winda. Zjeżdżamy. No, będzie coraz ciekawiej. Coraz ciekawiej, coraz bardziej interesująco się robi. Automatyczny zapis poszedł. Ciężko przełykam ślinę, bo już się boję takich lokacji dziwnych. Co tu mamy? Co to miało być? Matko święta. Znowu jakieś dziwne stwory. Dawaj, Leon, nie ma się co bać. Będzie dobrze. Mam nadzieję, że nic tu nie ominąłem, no nie. Kurde, gdzie tu mamy iść? Tu raczej nie bardzo. Co to w ogóle za miejsce? No dobra, to się udało przestawić. O się! O! O w mordę! Co to jest? Jaki koleś! Super zajebiście. Jezus Maria. Jest wolny chociaż tyle, ale... Jezus Maria, co to za stwór? Amunicja. No ta się widzę na pewno przyda. Ziółko do leczenia pewnie też. Jezu, co to za bydle. Shit. Dobra, widać, że mu się tu pojawia jakieś takie oko. No choice. Gotta take it down. Bo w to muszę trafiać. Dobra, chyba w to oko muszę celować. Kurde, też biegać. A połączmy to z tym. Mieszanka ziół. Cholera wie, co to daje. Zapodam sobie to. Chociaż nie, dobra, może jeszcze nie teraz. Coś tu jeszcze mam, amunicja. Pokaż to gówno. Schował to. Tak to ja mu nic nie zrobię. Muszę czekać, aż on wypuści to oko. Kurde, nie wiem, gdzie byłem, w którym zakątku. Już tak chyba się z nim ganiać. Ah!
Nie wiem, czy on będzie to wystawiał to oko, czy ja muszę go... O, teraz chyba będzie. Dobra. No chodź tu, gadzie. A znowu mnie dorwał. O Jezu. To już nie za bardzo. Kurde, muszę się chyba uleczyć. Skorzystamy z tej mieszanki, którą tu przygotowałem. Nie wiem, co ona da. Wow, wyleczyło mnie. Przydałoby się jeszcze trochę amunicji. Tutaj guzik, tu nic nie ma. Nie mogę być tak w rogu. Shit, idzie. Kurde, znowu to schował. Ajajajajajajajaj. Ciężko z nim będzie. Już tak to mu nic, kurde, chyba nie robię. Już chyba co miałem wziąć, to wziąłem. Spadamy, spadamy, spadamy! Chyba se potem wyciągnę strzelbę. Oho! Ajajajajajajaj, zgarnąłem. Ale wpadł w szał. Ile go tam trzeba trafiać w to? A Jezu! Ajajajajajajajaj, jeszcze coś by się przydało znaleźć. Czyżby? Jezu, udało się. Wow. Poszło. Somebody's watching me. No wesoło, co? Dobra, ja tu muszę przeszukać. Kurde, chyba wszystko pozbierałem biegając, ale... Może coś gdzieś tam leży. Jeden zakątek, szybko, szybko. Kurde, ranny jestem. O, jednak coś jest. Amunicja. Ziółko, to się przyda. Z tym zmieszamy. Jaki stan zdrowia tu jest nasz? Niepokojący, dobra, w razie czego mamy, już wiem, że to różowe z ziółkiem. To jest leczenie chyba całości albo większości obrażeń. Tu coś przegapiłem. Cholera, granat ręczny. Szybko, idziemy po niego. Czyli jednak nie wszystko zobaczyłem. Gdzie ten granat? Tu. Wyposaż na ekranie ekwipunka, by użyć, zadaj śmiertelne obrażenia wrogom w polu rażenia L1. Przygotowanie R2, rzucenie można użyć do kontrataku. Dobra, wszystko wiemy. Taki granat to chyba dobra rzecz. O, proszę, już go mamy. Dobra, weźmy pistolet. Strzelba, kurde, za dużo naboi nie ma, ale więcej nie zrobię. Wszystko zrobiłem, tak. Wcześniej było na czerwono. Dobra. Co miałem znaleźć, znalazłem. Gdzie mamy teraz iść? Można iść, kurde. Dobra, zacznijmy tutaj. Proch strzelniczy połączymy sobie. Będzie więcej naboi. Od razu te naboje też sobie, kurde, połączymy.
O, jest miejsce. Ziółko bierzemy. Może na razie tym ziółkiem się, kurde, podleczę. Tak zrobimy. Dobra, tutaj wszystko. Podleczyłem się wystarczająco z tego, co widzę. Idziemy dalej. Tu już tylko wejście na górę, bo tam schodzimy w dół. Dobra, czy trzeba wejść na górę? Co mamy? Jakieś urządzenie? Coś tu jeszcze jest? Patrzmy, patrzmy, bo potem nie wiadomo. No dobra, zwiedźmy to tylko. Nie ma co tu zwiedzać. Tam jest jakby przejście dalej. A kto wie, czy tym urządzeniem tego tutaj nie wysunę. No właśnie, coś tam się przesuwa. Elegancko, mamy trasę. No i dobra, śmigamy. No tu już fajna taka lokacja. No trochę, no posterunek też nie był zły. Tylko wiadomo, jak się długo przebywa w jednym miejscu, no to ono się trochę tak nudzi. Jest torba na biodra. Wow, kolejne dwa sloty. No elegancko jest tego trochę. Maszyna do pisania. No pięknie, a zapiszmy, czemu nie? Trwa zapisywanie zawartości, nie wyłączaj systemu. No nikt nie ma nawet takiego zamiaru. Dobra. Chyba wszystko w tym pomieszczeniu, dokładnie. Trzeba iść dalej. Fajnie jest z tą mapką, że ona podpowiada, czy coś jeszcze tu można było znaleźć, czy jednak już nie. To jest jednak dobre. Garaż. No. Kolejna nowa lokacja, parking podziemny. Super, jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi. Dobra, obejdźmy go sobie najpierw. Coś my tu mamy w ogóle. Tych drzwi już widzę, że nie jestem w stanie otworzyć. A co mi tam brakuje? Zamknięte drzwi, po prostu. Ale przyznacie, że lokacje są fajne. No, fajnie to zrobione. Dobra, jakiś wóz policyjny. To pewnie nie działa, no przecież. Insert card. Czyli trzeba by znaleźć jakąś kartę. Need a key card. Oh shit, co to jest? No nie, no. Hey. Who is that? Stay sharp. Lower it. FBI. Sorry. Thank you. For your help. Surprised you made it this far. FBI, huh? What's going on here? Sorry, that information's classified. Where are you going? Do yourself a favor. Stop asking questions and get the hell out of here. Hey! I'm not done talking to you!
No ty może nie skończyłeś, ale ona już nie chce z nami gadać. Uzyskaj kartę magnetyczną do garażu. Już wiemy, co musimy odnaleźć. O, a teraz może te drzwi będą otwarte. Te akurat nie. Tam jeszcze jakieś są. Więc tu jeszcze można znaleźć ciekawego. Dobra, mamy przejście tu. Tak jeszcze poszperam, pobiegam. Wybaczcie. Taka ma natura. Babeczka się pojawiła i te drzwi nagle tutaj na mapie zmieniły swój kolor. No właśnie. Teraz są otwarte. Okej, bawimy się dalej. Psy zombie. Nowy typ wrogów. Ciekawe, co jeszcze nas spotka. Amunicja, jak najbardziej. Jest trochę tej amunicji tutaj. Mapa komisariatu, piwnica B1. Właśnie jesteśmy... O kurde blade, ile tam jest tego. A, tu jest ten. Tu jest to, gdzie my byliśmy wcześniej, czyli komisaria. No tak, jesteśmy w garażach komisariatu. Dobrze wiedzieć, czy tam jest jakoś więcej tych przejść wszystkich. O, shit, ciekawe. Bądź tu mądry, który z nich może ożyć, a który nie. Kurde, więzienie. Tu zamknięte. Jezu. Nie wiem, czy ja tu powinienem wszędzie włazić. Wszyscy są pozamykani, ale... O Jezus Maria. Już nawet nie będę tego otwierał tutaj. Jezu, co to jest? Już myślałem, że tu otworzyłem wszystkie klatki. Kto wie, czy tego i tak nie trzeba będzie zrobić prędzej czy później. A to kto? Hey, I don't believe it. A real human. Hello, human. You've been here long? Long enough. Are we the last ones alive? No, no, there's a few of us. Huh. That's good news, I guess. Yeah. That's of course Irons sent you. Irons? You mean Chief Irons? Is he still around? Who cares? Hopefully he's somebody's dinner by now. What do you mean by that? He's the bastard that locked me in here. I'm sure he had a good reason. He did. I was about to blow the whistle on his dirty ass. I'd have done the same thing to him, I guess. Hey, I'll make you a deal. Unlock this cell and I'll give you this. There's no other way out of that parking garage, believe me! Sorry, I can't do that. I have to talk to the chief first. Look, we're both prisoners in this station. So either we play nice and help each other out, or... Shit, it's coming. What? What's coming? Come on. Come on, don't be an asshole. Hey, you need this. Just get me the fuck out of here. Oh my god. O w mordę. Who is that? It's just me. You can put that thing away. I don't even know what happened. It just happened so quick. I told you to get out of here. You wouldn't want to end up like Ben, would you? You knew him? He was an informant. Had information of use to my investigation. So what he said was true?
Hey, you can't keep walking away from me. I don't even know your name. I'm Leon Kennedy. Find a way out, Leon. Before it's too late. Then we'll talk. Name's Ada. Well, I guess the deal's on. Ugh, what in the world? Kurde blady, co to było? Wow, tu coś będzie potrzebne, czego nie mam w tej chwili. Jakieś narzędzie. Na pewno się przyda. Panel zasilający, areszt. Panel zasilający nie działa. Czy osoba odpowiedzialna może się tym niezwłocznie zająć? Zakładam, że wszyscy to wiedzą, ale ponieważ panel zasilający, areszt jest cholernie stary, trzeba będzie wymienić te specjalne kostki z obwodami, których już nie produkują. Powinny być jeszcze w generatorowni. Czy tam muszę chyba się dostać? Podobno w generatorowni została ostatnia kostka z obwodami. Jeszcze jedną ma gość, który zajmuje się naprawą dzwonu na wieży zegarowej. Niech mu ją ktoś zakosi, to znaczy grzecznie poprosi, by ją oddał. No i już wiemy, że to muszę otworzyć. Ten gość ma kartę magnetyczną, która pozwoli mi po prostu wydostać się z tego garażu. Dobra, trzeba się udać tutaj. Zobaczmy, gdzie ta generatorownia. Coś mi się wydaje, że to będzie gdzieś tam. Oj, coraz weselej się robi. Coraz weselej. Coraz trudniej. Moi drodzy, zakończymy sobie tutaj. Jeśli się podobało, wiecie co robić. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!